misję kosmiczną w 1978 roku na rosyjskim statku kosmicznym Sojuz i stacji orbitalnej. Wykonywałem tam eksperymenty naukowe, medyczno-biologiczne, technologiczne i geofizyczne. To jest ten pierwszy człowiek, Jurij Gagarin. 12 kwietnia 1961 roku. To jest statek, ten Gagarina, jak gdyby, do którego, do tej kapsuły lądującej umieszczono dwóch kosmonautów. Jeden z nich wyszedł w otwartą przestrzeń, skafandrze. To nie była prosta operacja. Bardzo trudna technicznie, organizacyjnie, ale psychologicznie. No bo wyjść na zewnątrz, gdzie nie masz nic, pod stopami tysiące kilometrów, gdzieś tam czarny kosmos, a on tam wisi i czeka. 16 lipca 1969 roku wystartowali Amerykanie na Księżyc. Tą potężną rakietą. Oczywiście tam po wykonaniu szeregu manewrów wylądowali i pierwszy Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Collins dotarli do Księżyca. I kiedy Armstrong stanął na powierzchni Księżyca, powiedział: to jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości. Kosmos jest czymś niezmiernie fantastycznym. I człowiek zawsze marzył o tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: a cóż to jest ten kosmos? Nasza błękitna biała Ziemia widoczna jest z pokładu statku kosmicznego, który krąży wokół Księżyca. I zobaczcie, jaka ona jest przepiękna. Błękitno-biała. I nikt nie wiedział do tej pory, do czasu Gagarina, jak Ziemia wygląda, jaki ma kolor. Okazuje się, że jest przepiękna i naprawdę jest okrągła. A biała dlatego, że jest dużo chmur. Chcę wam powiedzieć, że Ziemię oblatuje się dookoła w ciągu 90 minut. To są dwie lekcje wasze. I w ciągu tych 90 minut ja oblatywałem cały świat. Widziałem wszystkie cztery pory roku. Ja rozpocząłem moją przygodę z kosmosem jeszcze w Polsce. W 1976 roku zostałem wybrany z grona kilkuset pilotów samolotów naddźwiękowych. Przeszedłem ogromną ilość różnych badań. To są jak raz takie tak zwane spodnie, chipis. Odsysa się powietrze z tych powierzchni płaszczy, wnętrza i krew po prostu z górnych partii ciała schodzi do dołu. Tak wyglądała ta rakieta przy starcie moja. Tu była część dowodzenia, była kuchnia. System regeneracji wody. No nie widzicie mi to spania. No nie było. Odbijałem się, po prostu robiłem dwa salta i pływałem. Nie będę mówił, co to jest. Ale powiem tylko tyle, że kiedy się jednym wzrokiem ogarnie całą Europę i Polskę, to serce bije mocniej. Wylądowaliśmy na stepach Kazachstanu po 8 dniach. W takim dużym łanie kukurydzy. I słuchajcie, wychodzę z tej kapsuły, rozdziany, na rozchwianych nogach, wniosą taki ogromny chleb, karawaj się nazywa, świeżutki, z solą witają, to nie powstrzymasz łez. Dziękuję wam bardzo.